Wieczór ze Słuchowiskiem. Słuchamy Molierowskiego Świętoszka z Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej. Flipoto, nie myślę tego dłużej znosić. Ależ kochana matko, dajże się uprosić. Zostaw, moja synowo, nie śpiesz się daremno. Nazbyt wiele zadajesz sobie trudów ze mną. Uchybiać pani na myśl nie przyszło nikomu. Cóż więc dziś panią matkę razi w naszym domu? Wyznaję więc, że wcale mi się nie podoba dom, w którym za nic liczy się moja osoba. Wcale mnie nie budują wasze nowe statki, gdzie każdy waży lekce głos sędziwej matki, gdzie nikt nic nie szanuje, ni w czynach, ni w mowie, i gdzie po prostu wszystko chodzi jak na głowie. Jeśli pani... Ty jesteś w służbie niezbyt prędka, lecz za to mocna w gębie i impertynentka. Do wszystkiego się wtrącać zawsze cię zgotowa. Ale... Ty jesteś głuptas. Więcej ani słowa. Przyjmij to oświadczenie od swej babki własnej. Już dawno ojcu twemu w sposób dosyć jasny tłumaczyła, że syna pociechy nie zazna, jeśli będzie w ten sposób chował go na błazna. Lecz ty, miła siostruniu, z ciebie też, lalusia, niby trzech słów nie zliczy, skromniutka jak trusia. Jednak ty też, synowo, bez wszelkiej obrazy, przyjm mojej co najżywszej nagany wyrazy. Przykładem dobrym świecić tyś im wszak powinna. I matka ich nieboszczka zgoła była inna. Jesteś płocha, rozrzutna, to wprost oczy rani patrzeć, jak wciąż się stroisz niby wielka pani. Dla ciebie, mój szanowny panie, jej przezacny braciszku, mam pełne uznanie, lecz w miejscu syna mego rzekłabym ci wszakże, ruszaj sobie gdzie indziej, mój kochany szwagrze. Pan Tartyf w oczach babci bardziej jest szczęśliwy. Bo jest zacnym człowiekiem, godnym czci prawdziwej. I trudno mi w istocie patrzeć spokojnie, że taki jak ty błazen w ciągłej z nim jest wojnie. Jak to więc ja mam znosić, aby ktoś bez sromu do wszystkiego się wtrącał, rządził się w tym domu i by wzbroniona była nam każda zabawa, póki ten chłystek do niej nie uświęci prawa? Gdyby słuchać, co prawi on nam tutaj co dnia, co bądź człowiek czyni, wszędzie tkwi jakowaś zbrodnia, bo ten krytyk żarliwy tylko sądzi, rządzi. Dobrze osądzone jest, co on sądzi. Do nieba chce was zawieść, odciąga od złego. I słusznie syn mój wszczepia wam miłość do niego. Nie, babciu, nawet ojcu sprawić się nie uda, by sympatię w mych oczach znalazła obłuda. Bo i pewnie, że trudno już ścierpieć, a zwłaszcza patrzeć, jak ten przybłęda w domu się rozgaszcza. Jak ten dziad, co gdy przyszedł, buty miał podarte, a ubranie i pięciu szelongów niewarte. Dzisiaj, zapominając łatwo o swej nędzy, do roli pana domu ciśnie się czym prędzej. Słusznie. I znikłaby stąd niejedna myśl zdrożna, gdyby posłuch znalazła jego chęć pobożna. Przed panią on świętego udaje niby to, a jest, mogłabym przysiąc czystym hipokrytą. Grzech budzi w jego sercu nienawiść zawziętą, a celem jego kroczyć niebios drogą świętą. I doprawdy powtarzam, że trzeba mieć czoło. Widzę, że temu panu coś bardzo wesoło. Racz pan dla swoich dudków zachować te drwinki i... Żegnam cię, synowo. Nie rób słodkiej minki. Możesz być pewna, wody o dużo upłynie, zanim mnie znowu ujrzysz w tej miłej gościnie. O! Ej ty, czego tak sterczysz z tą gębą niemądrą, jakbyś wronę połknęła? No różże się, flądro! Dalej, chodźmy. Co do mnie, chyba tu zostanę. Znów bym czymś mógł zasłużyć na srogą przyganę. A to mi starowinka. To szkoda prawdziwa, że nie może usłyszeć, jak ją pan nazywa. Powiedziałaby panu, iż nie dała wcale przyczyn, by z nią obchodził się tak poufale. Najlepiej świadczy owa humoru odmiana. Jak ona przez Tartyfa swego osiodlana. Z tego niechaj pojęcie sobie pan wytworzy o synu, ale tutaj to już trochę gorzej.
Był to wprzód człowiek z duszą roztropną i godną. W służbach króla okazał tęgość niezawodną. Teraz, odkąd Tartifem swym przejął się cały, od tego czasu chodzi niby ogłupiały. Nazywa go swym bratem, miłuje go bardziej niż własną matkę. Przy nim żoną, dziećmi gardzi. To dziś tajemnic jego powiernik jedyny. Jego zdaniem kieruje się każdej godziny. Jego wciąż ściska pieści. Dla kochanki młodej tkliwość iść by nie mogła z tym czuciem w zawody. Przy stole pierwsze miejsce daje mu, jak księciu. Patrzy z lubością, gdy ten zjada zza dziesięciu, dobrego kąska przed nim nikt tu wziąć nie może. A gdy mu się odbije, pan woła, szczęść Boże! Słowem, szaleje za nim, świat w nim widzi cały. Przytacza jego słowa, obnosi pochwały. Każdy postępek zachwyt w nim budzi niezwłocznie, a słówko, bynajmniejsze, ma wprost zawrocznie. Dziękuj Bogu, żeś został. Minęła cię cała porcja, która nam we drzwiach jeszcze się dostała. Lecz właśnie mąż nadchodzi, zatem pozwolicie, że zaczekam na górze, na jego przybycie. Ja tu zostanę. Nie mam czasu do zabawy. A muszę z nim omówić pewne ważne sprawy. O małżeństwie mej siostry niech wuj też natrąci. Boję się, że pan Tartif nam tu wodę mąci. Stąd to decyzja ojca dręczy mnie obawa. Wujaszek wie, jak bardzo drogą mi ta sprawa, że gdy mą siostrę czucia związały z Walerym, do jego siostry znowuż płonę ogniem szczerym i gdybym... Pan tu idzie? A, to ty, jak się masz? Cieszę się, że cię widzę z powrotem. Cóż mnie masz o zasiewach? Czy na wsi czas ci zeszedł mile? Dorino! Niechże mi panna nowiny opowie. Przez te dwa dni co słychać? Czy wszyscy tu zdrowi? Przedwczoraj pani nasza była bardzo chora. Gorączka ją dręczyła silna do wieczora. A Tartif? Tartif, o ten, bez żadnej odmiany, zawsze z pulchniutką buzią, czerstwy i rumiany. Biedaczek. Wieczór pani bardzo z sił opadła. Choć zeszła do kolacji, nic zgoła nie jadła. Na ból głowy się straszny uskarżała przy tym. A Tartif? On? Wieczerzał z wielkim apetytem i z nabożnym skupieniem. Sposób dosyć łatwy. Wsunął barani comber i dwie kuropatwy. Biedaczek. Potem pani przez noc niemal całą uporczywe cierpienie zasnąć nie dawało. Poty przyszły tak silne, że do rana prawie czuwaliśmy wciąż przy niej w niezmiernej obawie. A Tartif? Po wieczerzy, czując senność błogą, od stołu do sypialni przeszedł chwiejną nogą i sprawdziwszy, czy pościel dość dobrze wygrzana, legł w łóżku i bez przeszkód przespał się do rana. Biedaczek. Wreszcie po tej nocy niespokojnej nakłoniliśmy panią na krwi upust hojny i wkrótce potem ulgę uczuła zupełną. A Tartif? Tartif, ha cóż! Z duszą hartu pełną okazując, co może pobożności siła, chcąc odzyskać krew, co ją pani utraciła. 4 lampeczki wina wypił na śniadanie. Biedaczek, afik! Dziś oboje są już w dobrym stanie. Teraz śpieszę do pani. Niech się biedna dowie, z jaką pan troskliwością pytał o jej zdrowie. Ta dziewczyna, mój bracie, w nos się z ciebie śmieje. I doprawdy, gdy widzę, co się tutaj dzieje, nie mogę jej potępić za owe przytyki. Widział, że kto na świecie podobne wybryki. Jakież czary znalazłeś dziwne w tym przyblędzie, że poza nim nic zgoła nie chcesz mieć na względzie. Że przyjąwszy w dom własny, dobywszy go z nędzy, teraz jeszcze... Mój szwagrze, nie sądź rzeczy prędzej, aż sam poznasz człowieka, o którego chodzi. Nie znam go dotąd, prawda, lecz mniemać się godzi, że nie trudno jest zgadnąć, co to za jegomość. Mój bracie, rozkosz! Sprawi ci jego znajomość. Dziwne uczucie szczęścia w twą duszę zawita, bo też to człowiek. Człowiek. No człowiek i kwita. Kto z nim żyje, błogiego zażywa spokoju. Na cały świat spogląda jak na kubkę gnoju. Przy nim cała się moja odradza istota. On wyzwala mą duszę z doczesnego błota. Dzięki niemu z przywiązań ziemskich oczyszczony mógłbym na zgon dziś patrzeć matki, dzieci, żony i nie uczułbym w sercu od nawet ukłucia. A,
to niezwykle ludzkie w istocie uczucia. Oto jakiego ćwieka każdy z was ma w głowie. Żądacie, aby wszyscy ludzie byli ślepi. Cóż u licha rozróżnić, czyliż to tak trudno między świętobliwością szczerą a obłudną? W tobie jest cały rozum świata zgromadzony. Sam jeden jesteś światły, sam jeden uczony, tyś jest katon, wyrocznia, ty sam myślisz górnie, a wszyscy inni ludzie są przy tobie durnie. Ani ja żaden doktor nie jestem uczony, ni we mnie cały rozum świata zgromadzony. Jednak pochlebiam sobie, że potrafię zawdy bez trudności odróżnić udanie od prawdy. Lecz mniemam, iż fałszywe cię uwiodły blaski. Czyś już skończył, szwagierku? Powiedz swojej laski. Tak. Więc upadam do nóg. Nie, nie, jeszcze chwilę. Dajmy pokój dysputom. Jeśli się nie mylę, wszak Walery ma z dawna twe ojcowskie słowo. Tak. Dzień ślubu obrany był wspólną umową. Masz słuszność. Czemuż zatem odwlekać to święto? Nie wiem. Czyliżby inne zamiary powzięto? Być może. Cofnąć słowo, czyżbyś miał powody? Tego nie mówię. Zatem, gdy nie ma przeszkody, spełnienia obietnicy chyba nic nie wstrzyma. To zależy. Zagadką widzę, końca nie ma. Sam Walery mnie prosił, aby cię odwiedzić. Niebu niech będą dzięki. Cóż mu odpowiedzieć? To, co ci się spodoba. No to muszę ściślej poznać twoje zamiary. Cóż więc szwagier myśli? To, co niebo rozkaże. Ale prosto z mostu. Dotrzymasz słowa, czy nie? Gadajże po prostu. Bywaj zdrów! Ten zwrot cały dość mnie niepokoi. Ostrzegę Walerego. Niech wie, jak rzecz stoi. Marianno! Czego żądasz, ojcze? Czego żądam, zbliżno się. Ojciec szuka czego? Nie, zaglądam, czy kto nie podsłuchuje, bowiem moje dziecko łatwo mógłby nas tutaj ktoś podejść zdradziecko. Tak, jesteśmy bezpieczni. Zatem, dziecię złote, ceniłem w tobie zawsze posłuszeństwa, cnotę i zawsze w tobie widział swą córkę kochaną. Wdzięczność ci za to, ojcze, winna mnie kłamana. I słusznie, słusznie. To też, mając to w pamięci, możesz dzisiaj odpłacić me ojcowskie chęci. Uległość oto dziecka największa ozdoba. Ślicznie. Powiedz, jak ci się pan Tortyf podoba? Co, mnie? Tak, powiedz, ale po dobrej rozwadze. Powiem, co każesz, ojcze. Szanuję twą władzę. Oto roztropne słowa. Zatem powiedz sobie, że mnóstwo zalet widzisz w tej godnej osobie i że zaszczyt spostrzegasz w tym wielki i szczęście, by z mej ojcowskiej woli z nim wstąpić w zamężcie. Cóż? Ja? He? Co? He? Gadaj. Chyba słuch mnie myli. Jak to? Tyś mnie zapytał, mój ojcze, w tej chwili, że w czym zaszczyt największy mam widzieć i szczęście? I z kim z ojcowskiej woli mam wstąpić w zamęście? Z Tartyfem? Nie, mój ojcze, mam sumienie czyste. Czemuż więc kłamstwo we mnie wmawiać oczywiste? Ale ja chcę, by prawdą stało się niebawem. A jak wiesz, wola ojca jest dla córki prawem. Jak to ty chcesz, mój ojcze? Tak jest. Mam na myśli Tartyfa z domem naszym złączyć jeszcze ściślej. Będzie twoim małżonkiem rzecz postanowiona, a że jego zamiary... Czegóż chce tu ona? Widać, pannę ciekawość bardzo mocno pali, żeś przyszła podsłuchiwać nas aż do tej sali. Naprawdę, czy z rozmysłu, czyli też przypadkiem, tę wieść ktoś na świat puścił. Ale Bóg mi świadkiem, żem już o tym małżeństwie słyszała poprzednio i wyznam, iż rzecz zda się mi po prostu brednią. He?
Czy tak niepodobno? Jeśli mam rzec szczerze, to i panu samemu jeszcze dziś nie wierzę. Aby wzbudzić tę wiarę, mam sposób dość łatwy. Nie, takie strachy to są dobre, lecz dla dziatwy. Mówię to, co wnet ujrzą tu wszyscy dokoła. Bajki. Nie, moja córko, nie zwodzę cię z głowy. Niechże panienka tylko nie wierzy w te żarty, ojciec kpi. Mówię serio. A to panu party, i tak nikt nie uwierzy. A to niesłychana. Dobrze, wierzymy zatem. Tym gorzej dla pana. Jak to? Czyż to możebne, by pan, człowiek roztropny, z tą rozłożystą brodą i niezbyt pochopny do szaleństw, tak zbzikowałby? Ej, mnie się zdaje, że panna tu przybrałaś dziwne obyczaje, których nie myślę znosić. Ostrzegam zawczasu. Mówmy spokojnie. Po cóż tak wiele hałasu? Powiedz pan, czy to żarty? Co pana napadło, że córkę z tym bigotem chcesz połączyć w stadło? Wszak on ma inne, bardziej nabożne zajęcia. A pan, i cóż za korzyść masz z takiego zięcia? Czyż nie wstyd, by z posażkiem takim ładnym panna szła za mąż za hołysza? Milczeć mi, Asanna! Ubóstwo czyni mi go bardziej jeszcze drogim, bo jest zacnym człowiekiem i przez to ubogim. Czyż więc pan byłbyś zdolny bez litości żadnej córce swojej narzucać związek tak szkaradny? Czy się pan zastanawiał, jakie w czas zbyt krótki z takowego małżeństwa wypaść muszą skutki? Wiedz pan, że wielce cnotę kobiety naraża, kto ją wbrew jej skłonnościom wlecze do ołtarza? Trudno by się wierności spodziewał żony mąż, przez naturę samą do rogów stworzony. Kto zaś łączy swą córkę z jej wstrętu przedmiotem, sam przed Bogiem odpowie za jej winy potem. Pomyśl pan, jaki ciężar czułbyś nieustanny. Widzę, że się rozumu trzeba uczyć od panny. W istocie, że już trudno rzecz wyłożyć jaśniej. Zostaw ją, moja córko. Nie słuchaj tych baśni. Jestem twym ojcem, sam wiem, co robię i czemu. Dałem wprawdzie poprzednio słowo Waleremu, lecz słyszę, że to karciarz. A któż mi odpowie, jakie ten panicz jeszcze ma figielki w głowie? Libertyn. Nikt w kościele nigdy go nie zoczy. Chciałbyś pan pewnie, aby pchał ci się na oczy, jak ci co po to idą, aby być widziani. Nikt o zdanie nie pyta się, szanownej pani. Tartyf umiał pozyskać sobie łaski Boże. Jest to skarb, z jakim żaden równać się nie może. Z nim związek da ci wszystko, czego serce życzy. Będziesz pływać w rozkoszach, utoniesz w słodyczy. Będziecie żyli w zgodzie, w miłości, bez sprzeczki, jak para dzieci małych, jak dwie turkaweczki. Szczęścia waszego żadna nie zaciemni plama i zrobi z męża wszystko, co zapragniesz sama. Ona rogala z niego zrobi lub niech zginę. Cóż za mowa bezwstydna. Taką już ma minę, że mimo pańskiej córki najszczytniejsze cnoty musi nim zostać choćby i bez jej ochoty. Przestań mi raz przerywać i miej to na pieczy, aby nie wściubiać nosa do nieswoich rzeczy. Jeśli wściubiam, to tylko ze względu na pana. Zbytek laski i proszę... Mniej bądź wygadana. Za to, że pana kocham? Nie chcę tej miłości. Ale chcę pana kochać, chociaż się pan złości. Cenię pański honor i patrzeć nie mogę, jak samochcąc wstępujesz na śmieszności drogę. Nie zmilkniesz mi nareszcie? To mój obowiązek, dopóki sił mi stanie odradzać ten związek. Milcz, Mijo, bo się znajdzie i na ciebie rada. Co, pan taki nabożny w taką wściekłość wpada? Tak, krew się we mnie burzy. Gdy te brednie słyszę, jeszcze raz ostatni, upraszam o ciszę. Dobrze, lecz choć po cichu i tak myśleć będę. Myśl, co ci się podoba. Tylko tę gawędę raz mi skończ. Bo, rozumiesz? Mam obyczaj zawdy każdą rzecz dobrze zważyć. To można doprawdy oszaleć język świeżby. Więc co do urody, Tartyf może iść z każdym. Niedźwiadkiem w zawody.
I gdyby nawet w tobie jego cnota rzadka nie zdolała... Ślicznego dostaniesz, gagatka! Co do mnie, gdybym była na miejscu panienki, nigdy by bezkarnie mojej nie wymusił ręki i wkrótce by przekonał się taki dobrodziej, że u kobiety zemsta piechotą nie chodzi. Czy rozkaz mój nie będzie nigdy usłuchanym? Czego pan chce? Ja wcale nie rozmawiam z panem. Cóż więc robisz, niecnoto? Ja mówię do siebie. Dobrze. Jeszcze słóweczko. A jak Bóg na niebie oberwie po facjacie, dziewczyna zuchwała. Moja córko, bądź pewny, że troska ma cała. Wierz mi, że mąż, że wybór, którego znaczenia... Mówże co! Nie mam sobie nic do powiedzenia. Jeszcze jedno słóweczko. Na nic pańska sztuka. Czekam tylko. Niech głupszej pan sobie poszuka. Słowem, dla córki prawem są ojcowskie chęci i wkrótce rychły związek wybór ten uświęci. Ja bym go tam nie wzięła pewno, póki żyje. Ha, dziecko, ty przy sobie chowasz istną żmiję. Do szaleństwa mnie swoim zuchwalstwem przywodzi. Pójdę wytchnąć. Niech żółć mi nieco się ochłodzi. Cóż to? Czy nagle język coś odjęło pannie? Ja mam za nią nadstawiać karku nieustannie? A panna znosi ojca szalone koncepta i najlżejszego słówka nawet nie wyszepta? Cóż wyrzec przeciw ojca woli tak surowej? To co trzeba, by wybić mu ten zamiar z głowy? Cóż więc? Że serce samo stanowi o sobie, że twój mąż ma być miły nie ojcu, lecz tobie. Że gdy ciebie na celu ma owo zamęście, ciebie pytać się godzi, w czym widzisz swe szczęście. Gdy zaś jego tak nęci Tartyf swym powabem, może choćby dziś jeszcze żenić się z tym drabem. Cóż, gdy na widok ojca taki strach mnie zbiera, że wprost na ustach słówko mi każde zamiera. Mówmy zatem rozsądnie. Walery cię kocha, a ty? Kochasz go czy nie? Zastanów się trochę. Doryno, więc moją miłość ty cenisz tak mało? Tobież stawiać mi takie pytanie przystało? Ty, której setki razy czyniłam zwierzenie mych uczuć, możesz mniemać, że ja się odmienię? Zatem panna go kocha. Nie można go ręcej. On też, jak mniemam, pannę kocha coraz więcej. Tak sądzę. I oboje chcielibyście wiecznie być z sobą połączeni. Koniecznie, koniecznie. A o tym drugim związku jakiż sąd panienki? Gdy mnie doń zmuszą, raczej zginę z własnej ręki. Wybornie. Wyznam szczerze, nie myślałam o tym. Wystarczy tylko zginąć, by skończyć z kłopotem. Przednie lekarstwo. Gniew mnie porywa szalony, gdy słyszę, jak ktoś takie wyplata androny. Doryno, czyż w istocie twej nieczułej duszy żadnej ludzkiej niedoli obraz nie poruszy? Nie wzruszają mnie ludzie, którzy plotą baśnie, a zaś w potrzebie tchórzą, tak jak panna właśnie. Lecz o cóż mnie obwiniasz? Że jestem trwożliwa? Prawdziwa miłość śmielszą w swych żądaniach bywa. Dla Walerego wiarę, gdy chowam tak stałą, czyż nie jemu się starać o resztę przystało? Jak to? Że ojciec panny w zawziętym uporze poza Tartyfem świata już dojrzeć nie może i zrywa nagle związek z dawna ułożony, czyż winę w tym ponosi panny narzeczony? Mamże więc mą odmową jawną i wzgardliwą prawdziwych uczuć zdradzić skłonność nazbyt żywą. Mam dla niego, choć serce najlepiej mu życzy, zdeptać powinność córki i wstyd mój dziewiczy. Chcesz, by matkliwość w oczach świata tak naganna? Nie, ja wcale nic nie chcę. Widzę już, że panna chce być żoną Tartyfa. I zachodzę w głowę, czemu miałabym związki odradzać takowe? Z jakiej przyczyny zwalczać twoje słuszne chęci? Nie dziw, że taka partia młodą pannę nęci. Pan Tartyf, ho, ho, to nie żadne bagatele, baba, Tartyf, pipi, można to rzec śmiele, jest człowiekiem nie lada. I przyzna świat cały, że zostać jego żoną to zaszczyt niemały. Ustępuję, na wszystko waży się tym razem. Nie, córka iść powinna za ojca rozkazem, choćby jej małpę stręczyć chciał zamiast człowieka. O cóż się panna skarży? Świetny los cię czeka.
Wybacz słabości nagany. Nie, nie, Tartiuf jest człowiek stworzony dla panny. Dobrze więc, gdy twe serce wzruszyć się nie raczy, moim losem pozostaw mnie srogiej rozpaczy. W niej przeto dusza moja w swym ciężkim frasunku niezawodnego dzisiaj poszuka ratunku. No wstrzymaj się, panienko! Gniew gniewem, wszelako. Teraz musim obmyśleć dla was pomoc jaką. Jeśli nie zdołam wyrwać się dzisiaj z tej matni, będziesz na życie mego patrzeć dzień ostatni. Niech się panna nie martwi. Znajdziemy w tej biedzie jakiś sposób. Lecz oto Walery tu idzie. Usłyszałem przed chwilą nowinę nie lada. Nie wiem, czy mi się cieszyć, czy dziwić wypada. Cóż wtedy? Że Tartifa masz zaślubić pono. To mój ojciec mnie pragnie widzieć jego żoną. Ojciec pani? Odmienił dawniejsze widoki i dziś właśnie obwieścił mi swoje wyroki. Jak to i to na serio mówił? Nie inaczej. Bardzo jasno w tym względzie chęci swe tłumaczy. I z jakim się przyjęciem jego zamiar spotka u pani? Jeszcze nie wiem. Odpowiedź dość słodka, więc jeszcze nie wiesz. Nie? Nie? Cóż pan mówi na to? Ja radzę w tym względzie iść za dobrym tatą. Pan mi to radzi? Tak jest. Szczerze? Jak najszczerzej. Wybór piękny i szczęście twe pewno w nim leży. Dobrze więc, radom pańskim zostanę powolna. I bez wielkiej przykrości, tak mniemać mi wolno. Nie z większą niż sam pan mi związek ten doradza. Ja radzę to, co pani widocznie dogadza. Ja zaś, by cię ucieszyć, usłucham twej rady. Zobaczmy, co na końcu wyniknie z tej zwady. To więc była twa wiara, twa miłość gorąca. I kiedy ja... Tę kwestię po cóż pan potrąca? Wszakże sam mnie pan prosto i szczerze nakłania, bym przyjęła ojcowski wyrok bez wahania. Ja zaś oznajmiam panu, iż ceniąc twe słowa, iść za twoją wskazówką. Dziś jestem gotowa. Nie chciej pani udawać naiwności świętej. Wybór pani w tej mierze dawno był powzięty i dziś chwytasz skwapliwie za pozór najlżejszy, mniemając, iż to winę zdrady twej umniejszy. Ma pan słuszność. Stąd wnosić godzi się najprościej, żeś nigdy w sercu szczerej nie czuła miłości. Wolno panu obwiniać mnie o wszystkie zbrodnie? Tak, wolno. Lecz me serce zdradzone niegodnie może zdoła wyprzedzić cię w zmienności twojej i wiem, dokąd me czucia zanieść mi przystoi. O, nie wątpię ni chwili, że każdej kobiety serce zalety pańskie. Zostawmy zalety. Mam ich zbyt mało, skorom przez ciebie wzgardzony, lecz ufam, iż nagrody doznam z innej strony. I wiem, kto, zbywszy dawnych mych ogniów z pamięci, zgodzi się bez wahania wysłuchać mych chęci. Strata to niezbyt ciężka i losu przemiana. Bardzo łatwo się w radość obróci dla pana. Wierz mi, że wszelkich starań potem dołożę. Dumy naszej bezkarnie nikt deptać nie może. Gdyby sercu zapomnieć... Nawet było trudno. Winno na obojętność zdobyć się obłudną. Bo tej hańby sam sobie człowiek nie przebaczy, by kochać tę, co sama kochać nas nie raczy. Tak wzniośle czuć potrafi jedynie mężczyzna. Tak jest, tak czuć się godzi, to każdy mi przyzna. Jak to? Sądziłaś pani więc, że moje serce wiecznie nieukojone w miłosnej rozterce ścierpi? Że ty z kim innym zażywasz słodyczy i że nikt mu pociechy w zamian nie użyczy? Przeciwnie, twym zamiarem cieszę się niemało i chciałabym doprawdy, by już się tak stało. Chciałabyś pani? Tak jest. Na tym poprzestanę. Chęci pani bezzwłocznie będą wysłuchane. I owszem. Lecz przynajmniej niech pani pamięta, że to jest twoja wola, zawsze dla mnie święta. Tak jest. I że w zamiarze, powziętym w tym względzie, idę za twym przykładem. Niechaj i tak będzie. Będziesz zaspokojoną pani należeć. Tym lepiej. Żegnam zatem i na całe życie. Dobrze. Co? Co? Myślałem, że pani wołała. Ja? Śniło się coś panu? Zatem rzecz się stała. Żegnam cię, pani. Żegnam pana.
A ja wnoszę, żeście oboje rozum stracili po trosze. Zostawiłam umyślnie te parę narwańców, by ujrzeć, co wyniknie z wszystkich waszych tańców. Hola, panie Walerii! Czego chcesz ode mnie? Wróć się pan! Nie, nie zwlekać z tym dłużej daremnie. Pozwól mi iść, niech spełnię ściśle jej rozkaz. Czekaj! Nie, po cóż mękę przechodzić dwa razy? Widok mój mu sprawia przykrość najwyraźniej. Usunę mu się z oczu, skoro go to drażni. Teraz tak, gdzie znów lecisz? Zostaw! Ależ przecie... Nie, puść mnie! Nie zostanę tutaj za nic w świecie. Jawny wstręt okazuje mi na każdym kroku. Lepiej więc będzie, jeśli zejdę jej z widoku. Jeszcze, a cóż u licha znów zaczęli swoje? Skończcież już raz te figle. Chodźcie tu oboje. Ale dokąd ty zmierzasz? Ależ w jakim celu? O celu pomówimy sobie po weselu. Tyle zamętu robić. Czy pan źle ma w głowie? Nie słyszałaś, co rzekła mi słowo po słowie? A panna? Czyś szalona wszczynać takie kłótnie? Nie widziałaś, jak ze mną obszedł się okrut? Obojeście głuptasy. Jej serduszka bicie zawsze jest tobie wierne. Przysięgam na życie. On ciebie jedną kocha i pragnie jedynie zostać twoim małżonkiem. Nie był świadkiem, czy nie? Czemuż więc sam doradzał mi uczuć zdradę? Czemuż pani w tym względzie pytała o radę? Wariaciście oboje odpatrzą i stoją. Chodź pan. Po cóż ta ręka? Dawaj pan na swoją. Do czegoż to ma zmierzać? No dalej. Parami. Wy się więcej kochacie, niż myślicie sami. Niechże więc pani wreszcie już główką nie kręci i popatrzy mi w oczy. Ot tak, bez niechęci. Już to pstro w głowie mają wszyscy zakochani. Nie, czyż nie miałbym prawa czuć żalu do pani? Czyż nie było z twej strony zabawką złośliwą mówić rzeczy, co mnie zranić musiały tak żywo? A ty? Czyliż być może niewdzięczność czarniejsza? Na później już te kłótnie, teraz o to mniejsza. Myślmy lepiej, jak ojca opór srogi skruszyć. Mów więc, jakie sprężyny trzeba nam poruszyć. By się obronić, musim użyć wszelkiej sztuki. Ojcu w głowie się troi. To są banialuki. Jednak sądzę, że lepiej będzie z twojej strony, gdyś się pozornie zgodzisz na plan ułożony, abyś mogła w potrzebie przez różne wykręty odwlekać zamiar w sercu ojcowskim poczęty. Byle zyskać na czasie. Na wszystko jest rada. To więc chorobę jakąś udać ci wypada, co nagle spadłszy stanie się przyczyną zwłoki. To złych wróżb prześladować cię będą wyroki. Przyśni ci się nieboszczyk lub inne widziadło we śnie ci się ukaże. Stłucze się zwierciadło. Wreszcie takie czy inne wyszukasz powody. Ślub odbyć się nie może bez twojej nań zgody. Lecz dla naszego celu lepiej będzie może, by was nie widywano tu razem w tej porze. Pan, zbierz co masz przyjaciół i przez nich tymczasem swoich praw się domagaj z największym hałasem. My użyjemy Damisa, a również po trosze podbijemy bębenka i pani macosze. Bądź pan zdrów! Chociaż działać przysięgam najszczerzej, ma największa nadzieja w tobie samej leży. Nie wiem, czy wolę ojca my chęci rozbroją, lecz przysięgam niczyją nie być, tylko twoją. Ileż szczęścia. Ty również chciej nie wątpić o tem. Boże ci, kochankowie, swym wiecznym szczebiotem. Idźże pan, już powiadam. Ale... Jeszcze długo. Ruszajże pan w tę stronę, a pan na tam, w drugą. Wawrzyńcze, skończ pacierze, potem pod obrazem złóż moją dyscyplinę z włosiennicą razem. Odwiedzającym powiedz, że chęci ich próżne, bo idę między więźniów rozdzielać jałmużnę.
Ileż w tym komedianctwa i szpetnej obłudy. Czego chcesz? Chciałam panu... Proszę panny w przódy, by wzięła tę chusteczkę, nim zwróci się do mnie. A na co? Pierś przysłonić, co sterczy nieskromnie. Duszy spokój widokiem takim zmącić można. I w ten sposób najłacniej myśl przychodzi zdrożna. O, bo coś na zgorszenie, pan wrażliwy bardzo. I zmysły pańskie widać pokusą nie gardzą. Nie wiem, na co tam panu zaraz idzie chętka. Lecz ja znów do pożądań nie jestem tak prędka. I choćbyś stał tu nagi, od dołu do góry, nie skusiłby mnie widok całej pańskiej skóry. Proszę panny hamować języka swawole. Lub jeśli nie przestaniesz, ja stąd odejść wolę. Nie, nie, to ja usunę się z oczu pana. Powiem tylko w dwóch słowach, z czym jestem przysłana. Za chwilę tu do sali wejdzie pani nasza i o rozmowę pana króciuchną uprasza. Och, najchętniej. Złagodniał dziwnie w jednej chwili. Pewna jest, że mnie moje przeczucie nie myli. Czy zejdzie tu niebawem? Słyszę już z daleka jej kroki. Do widzenia. Niech pan tu zaczeka. Niechaj niebo dla ciebie, pani najłaskawsze, zdrowiem ciała i duszy obdarza cię zawsze. I niechaj błogosławieństw tyle ci przysporzy, ile ich pragnie dla cię nędzny sługa Boży. Wdzięcznością mnie przejmują pańskie zbożne chęci, lecz siądźmy chwilę czasu, niech mi pan poświęci. Jakże się pani czuje po krótkiej niemocy? Dziękuję, już wybornie. Spałam dzisiaj w nocy? Modlitwy moje pewno nie mają tej siły, bym mniemał, iż to one cud ten wyprosiły. Nazbyt pan łaskaw dla mnie, niechaj mi pan wierzy. Mniej czy nie, niźli słusznie się pani należy. Chcę poufnie przedstawić panu, o co chodzi. I cieszę się, że tutaj nikt nam nie przeszkodzi. O tak, pani. I gdyby mi wolno wyraźnie... Zanadto pan ściska. To z szczerej przyjaźni. Czyż nie wiesz, twe cierpienie jaką dla mnie męką? I raczej bym już wolał... Co pan tu z tą ręką? Jaka miękka materia tej sukni. Niechże mnie pan zostawi, łaskotek nie znoszę. Mój Boże, tych koronek, jakiż to haft przedni. Wszyscy mówią, że mąż mój dawne plany zrywa i panu chce dać córkę. Czy to wieść prawdziwa? Tak. Wspomniał mi, że rad by widział to zamęście, lecz mówiąc szczerze, nie w nim kładę moje szczęście i w innej zgoła stronie serce moje życzy znaleźć schronienie pełne wszelakiej słodyczy. Doczesnej szczęśliwości nie ścigasz obrazu. Jednak i w moich piersiach serce nie jest z głazu. Mniemam, iż chęci jego idą niebios drogą, z której świata pokusy zwrócić cię nie mogą. Miłość, co do wieczystych piękności nas wabi, nie znaczy, byśmy ziemskie odczuwali słabiej. I łatwo w piersiach naszych pragnienie się budzi cudnych dzieł, które niebo stworzyło dla ludzi. Niebios to blaski w oczach pięknych istot płoną, lecz najcudniej w twym wdzięku odbija się ono. Ono w oblicze twoje tchnęło zdrój piękności, na której widok zachwyt w sercu naszym gości. I ilekroć na tobie spoczęło me oko, podziw czułem dla stwórcy i wdzięczność głęboką. W tobie moja nadzieja, dobro, spokój leży. Od ciebie me zbawienie lub rozpacz zależy. Rzeknij słowo, a sługa twój ze snu się zbudzi najnędzniejszym albo też najszczęśliwszym z ludzi. Oświadczenie w istocie
pochlebne niemało, lecz nieco dziwnym mi się zarazem wydało. Nad twym sercem przystało ci większą mieć władzę i zamiar taki poddać ściślejszej rozwadze. Człowiek jak pan, nabożny, który z życiem całym... Będąc nabożnym, czyż być człowiekiem przestałem? I czyż w sercu olśnionym przez boskie uroki mogłem z zimną rozwagą ważyć moje kroki? Lecz z ludźmi, co się muszą kryć z miłością swoją, kobiety żadnej zgoła zdrady się nie boją. Troska, z jaką strzeżemy własnej dobrej sławy, zwalnia uwielbień przedmiot od wszelkiej obawy i pozwala zażywać w spokojności błogiej miłości bez zgorszenia, rozkoszy bez trwogi. Słucham pana i widzę, że pańska wymowa umie stroić swe chęci w dość wyraźne słowa. Lecz czyli pan pomyślał, co wówczas się stanie, gdy powtórzę mężowi to czułe wyznanie? I czy on, ostrzeżony w tak nagłej potrzebie, nie zmniejszy tej przyjaźni, jaką ma dla ciebie? Nazbyt wiele słodyczy w twoim sercu gości, byś nie miała przebaczyć mej płochej śmiałości, uczuć moich gwałtowność, gdy serce twe rani na karb słabości ludzkiej. Zechciej ją złożyć, pani, i zrozumiej, spojrzawszy na boską swą postać, iż trudno człowiekowi na nią ślepym zostać. Kto inny może srożej wziąłby sprawę ową, lecz ja nie chcę okazać się nazbyt surową. Obwiniać cię przed mężem nie mam zbytniej chęci, ale i pan mi w zamian coś za to poświęci. Żądam, byś się pan starał swym poparciem szczerym przyspieszyć rychło związek Marianny z Walerym i porzucił na zawsze niegodne zamiary, co próbują kraść szczęście kochającej pary. Zaś... Nie, pani, nie skończy się sprawa tak ładnie. Byłem obok i wszystko słyszałem dokładnie. I samo niebo, widać, mnie tutaj przywiodło, bym mógł nareszcie zdeptać tę gadzinę podłą. Ono samo wskazuje mi do zemsty drogę za jego fałsz, bezczelność. Dziś nareszcie mogę otworzyć oczy ojcu, skoro mu odsłonię, co ten łodr w jego domu mówił jego żonie. Nie da mi się wystarczy, jeśli się poprawi i odwdzięczy, żem się z nim obeszła łaskawiej, gdym już przyrzekła nie chcieć zmieniać jego losu. Co ja słyszę? O nie, baczyliś to do wiary? Tak, mój bracie, jam winny, zbrodniarz godzien kary, jam grzesznik zatwardziały, pełen brudu, złości, łotr występny, co żadnej nie wart jest litości. Każdy dzień mego życia od grzechów się roi. Nieprawość i występek mieszka w duszy mojej i widzę, że niebiosa za win mojej karę wkładają mi na barki tak ciężką ofiarę. A zdrajco, ty się ważysz fałszem oczywistym podsuwać brudne myśli jego chęciom czystym? Jak to? Ten frant obłudą przesiąknięty do dna zdoła ciebie, mój ojcze? Milcz, duszo niegodna! Pozwól mu mówić, bracie! Niesłusznie go winisz. Wierząc w to, co on głosi, najlepiej uczynisz, skądże w tej sprawie sąd twój dla mnie tak powolny? Choć cały świat w świętości szatem nie ubiera, jam nic nie wart, mój bracie. Och, prawda to szczera. Tak jest, mój drogi synu. Nazwij mnie nędznikiem, zdrajcą podłym, złodziejem, łotrem, rozbójnikiem. Rzuć mi na głowę stokroć wstrętniejsze nazwanie. Ja ci się nie przestawię. Zasłużyłem na nie. Na kolanach to zniosę. I tak zbyt łagodnie będę tym ukarany za żywota zbrodnie. Mój bracie, to za wiele. Serce ci nie pęknie, ty lotrze. Jak to, ojcze? Więc to, że uklęknie... Milcz, obwiesiu. Mój bracie, powstań, ja cię proszę. Bez wstydu. Ależ... Milczeć! Więc
Ja jeszcze znoszę. Jeśli piszniesz słowo, Łotrze jeden jacie. Na miłość Boga błagam, nie unoś się, bracie. Wolę najsroższe męki znosić życie całe, niż by jego spotkało choć draśnięcie małe. Niewdzięczny. Daj mu pokój. Gdy chcesz, na kolana przed tobą. O dobroci wielka, niesłychana. Łotrze, widzisz? Cicho. Jak to? Cicho, Szybio. Twoje wszystkie ataki wiem, co w sobie kryją. Wszyscy go nienawidzą i wiem dobrze czemu. Żona, dzieci i służba, wszyscy przeciw niemu. Porusza się bezwstydnie wszelakie sposoby, aby się pozbyć z domu tej świętej osoby. Lecz im więcej będziecie trwać w swoim uporze, tym więcej by go złamać, ja staraj dołożę. I aby was zawstydzić krótkim przedsięwzięciem, dzisiaj ten godny człowiek zostanie mym zięciem. Siostra ma oddać rękę temu jegomości? Tak, Łotrze, dziś wieczorem, a zaś wy ze złości możecie pęknąć wszyscy. Ja wam wnet pokażę, żem tu panem i słuchać macie, gdy ja każę. Dalej, szelmo, odwołaj, padnij na kolana i za wszystkie oszczerstwa przeproś mi tu pana. Jak to ja mam szalbierza, co zdołał omotać? Co ty, łajdaku? Jeszcze śmiesz z niewagi miotać? Kija, kija mi tutaj! Nie wstrzymuj mnie, proszę. Precz, niechaj w domu. Twego widoku nie znoszę. Ruszaj i niech mi noga twoja nie postanie. Odchodzę, ale... Prędzej! Ruszaj stąd, moż panie. Wydziedziczam cię, Łotrze, za twe bezeceństwo. A na przydatek daję ojcowskie przekleństwo. Znieważać tak człowieka, co swym życiem całym... Niech mu niebo daruje, jak ja darowałem. Och, gdybyś wiedział, jakiej doznaję boleści, że tak przed bratem moim chcą mnie odrzeć z cześci. Bracie, tej niewdzięczności już samo wspomnienie duszy mojej zadaje tak straszne cierpienie, taką zgrozę w niej budzi. Och, to serce mi pęka. Mówić trudno. Dobije mnie chyba ta męka. Łotrze, żałuję teraz, żem cię puścił cało, bo ubić cię na miejscu jedynie przystało. Przyjdź do siebie, mój bracie. Zapomnij tej sprawy. Tak, porzućmy już lepiej te przykre rozprawy. Widzę, jak bardzo mące tutaj spokój drogi i sądzę, że mi trzeba opuścić te progi. Czy drwisz? Tu nienawidzą mnie wszyscy tajemnie i kuszą się podkopać twoją ufność we mnie. I cóż stąd? Czyż ma dusza w czymkolwiek im wierzy? Nie, ale ich nienawiść dziś się nie uśmierzy. I te same podszepty, których dziś nie słucha twe serce, jutro może trafią ci do ucha. Nigdy, mój bracie, nigdy. Ach, mój bracie, żona z łatwością swego męża o czym chce przekona. Nie, nie. No, puść mnie stąd, bracie. Gdy się już oddalę, wówczas może ustaną w oszczerczym zadbaniu. Nie, ty mnie nie opuścisz. O me życie chodzi. Jeśli tak, dłużej wzdragać już mi się nie godzi. Poświęcę się. Lecz gdybyś... Ach! Niech więc tak będzie, lecz wiem, jak mi należy postąpić w tym względzie. Honor to rzecz drażliwa, więc przyjaźń mi każe usuwać pozór plotek, uprzedzać po twarze. Twojej żony unikać będę, twe ognisko... Nie, nie, wszystko...
wszystkim na przekór zostaniesz jej blisko. Gdy się cały świat wścieka, to rozkosz mi czyni i chcę, byś nieustannie bawił tylko przy niej. Nie dość na tym, by lepiej ugodzić ich w serce, ciebie jedynie, bracie, chcę za spadkobiercę i spieszę wraz uczynić wszelkie prawne kroki, by ci dobro me całe dziś oddać bez zwłoki. Dobry druh, a mąż przyszły mej córki jedynej, bliższy mi jest od żony, syna, od rodziny. Mniemam, iż zgodę twoją zyskam w całej pełni. Wola niebios we wszystkim niechaj się wypełni. Biedaczy. Chodźmy zaraz wszystko spisać pięknie, a zawiść, patrząc na to, niech ze złości pęknie. Tak, wszyscy o tym mówią. I niech mi pan wierzy, nie na twą chwalę wieść ta płynie coraz szerzej. To też, gdym pana spotkał w samą porę właśnie, pozwól, że ci mój pogląd na rzeczy wyjaśnię. Nie pragnę się zapuszczać w ową sprawę całą i chcę z najgorszej strony wziąć to, co się stało. Przypuśćmy, że w istocie Damis tutaj zbłądził i że nie miał w tym racji, o co cię posądził. Czyliż prawem najświętszym nie jest chrześcijanina stłumić gniew, co się słusznej zemsty dopomina? A co więcej, czy godzi się to cierpieć komu, by zań własnego syna ojciec wygnał z domu? Lecz żadnym tego niebios nie poprzesz rozkazem, abym po tej zniewadze miał tu żyć z nim razem. A jakiż rozkaz niebios pozwala ci ulec ojcu, co traci wszelki rozsądku hamulec, i przyjmować tak hojny zapis z jego dłoni, tam, gdzie prawo ci wszelkiej doń pretensji broni? Kto mnie zna, temu pewno w głowie nie postoi płoche wnioski stąd ciągnąć o chciwości mojej. Czyż nie byłoby godniej, nie wadząc nikomu, jako uczciwy człowiek, wynieść z tego domu, niż znieść w ten sposób, aby wbrew wszelkiej logice dla ciebie ojciec syna wygnał na ulicę? Wierz mi pan, nie pojmuję, by człek tak zażarty w rzeczach cnoty... Przepraszam, jest już w pół do czwartej, pewną nabożną sprawę przypomniałem sobie, co zmusza mnie, bym rozstał się z panem w tej dobie. A. Panie, może w panu znajdziem poplecznika. Patrz pan, śmiertelna boleść duszę jej przenika. Ten związek, co go ojciec na dziś wieczór znaczy, do ostatecznej gotów przywieść ją rozpaczy. Nadchodzi już, wytężmy wszystkie nasze siły i starajmy się w sposób miły czy niemiły zmienić zamiar, co wkrótce ma się stać rozkazem. A dobrze, że was widzę wszystkich tutaj razem. Oto właśnie kontrakcik, który ma tę cnotę, że panience do śmiechów wyploszy ochotę. Ojcze, przez litość Boga, co znamy katusze, na wszystko to, co zmiękczyć zdoła twoją duszę, nie chciej się tak upierać w twym ojcowskim prawie i racz od posłuszeństwa zwolnić mnie łaskawie. Jeśli wbrew twojej woli nie śmiem marzyć o tym, bym mogła się połączyć z mych uczuć przedmiotem, niechaj choć dobroć twoja to pragnienie ziści, bym nie żyła z przedmiotem swojej nienawiści. I gdy twa wola błagań mych słuchać nie raczy, nie chciej mnie rzucać bodaj na pastwę rozpaczy. Wstań mi zaraz! Im więcej czujesz doń niechęci, tym więcej jej zwalczanie duszę twą święci. Dla umartwienia zmysłów sposób masz gotowy. I proszę mi już więcej nie zawracać głowy. A to... Milczeć! Z równymi sobie możesz gęby rozpuszczać. Tutaj język dobrze ściśnij w zęby. Jeżeli rady jakiejś udzielić się godzi... Nieocenione rady daje brat dobrodziej.
rozumne, pożyteczne, lecz szwagier wybaczy, jeśli w kaździutkiej rzeczy postąpię inaczej. Widząc to, na co patrzę, słów mi brak w istocie. Dziwić się tylko muszę twej rzadkiej ślepocie. Doprawdy zaślepionym trzeba być niemało, by jeszcze nam nie wierzyć po tym, co się stało. Padam do nóg, gdy pani z tej beczki zaczyna. Wiem, jaką słabość z dawna masz do mego syna. To też nie chciałaś przeczyć mu w jawnym sposobie w sztuczce, którą wypłacał tej godnej osobie. Nazbyt byłaś spokojna. Gdyby prawdą było to zdarzenie, inaczej by panią wzburzył. Czyliż honor nasz, słysząc miłosne wyznanie, musi z całym rynsztunkiem wraz wyruszać na nie? I czyż cnota ma bronić się na każdym kroku ze zniewagą na ustach i z płomieniem w oku? Dla mnie śmiech w takiej sprawie jest obroną całą. Nie sądzę, by rozgłosu szukać w niej przystało. Można z cnotą połączyć swojej płci zalety i wcale nie budują mnie owe kobiety świętoszki, których honor pazurami zbrojny za lada śmielszym słówkiem stroi się do wojny. Tego systemu ja się z pewnością nie chwycę. Chcę cnoty, co nie zmienia kobiety w diablice. I mniemam, że od gniewnych słów szermierki twardej wymowniejszym być może chłód spokojnej wzgardy. Ja zaś wiem, co mam sądzić i nikt mnie nie zmami. Naiwność ludzka bywa bezmierną czasami. Ale co wówczas, pytam, twa niewiara pocznie, gdyby ci ktoś rzecz całą dał widzieć naocznie? Widzieć? Tak. Bajki. Jednak gdyby się udało w pełnym świetle do oczu rzecz ukazać całą? Gadanie. Cóż za człowiek, więc mówmy inaczej. Słowu mojemu wiary pan mąż dać nie raczy. Lecz jeżeli na własne i uszy, i oczy całą prawdę z ukrycia usłyszy i z oczy, cóż wówczas powiesz? Jeszcze trwać będziesz w swym szale? Wówczas powiem, że jeśli... Nic nie powiem wcale, bo to jest niemożebne. Raz niech koniec będzie! Zbyt długo znoszę, byś mnie krzywdził w swym obłędzie. Dobrze więc, chętnie wszystkim tę przyjemność zrobię, aby ci rzecz pokazać w niezbitym sposobie. Dobrze, trzymam za słowo. Zobaczę w tej chwili, na jakie sztuczki chytrość twoja się wysili. Poproś go do mnie. Ale z nim niełatwa sprawa i kto wie, czy powiedzie się nam ta obława. Kto czegoś pragnie, łatwo zwiedzionym być może, a jego własna próżność w tym nam dopomoże. Poproś go. Wy oddalcie się na chwilę krótką. Przysuń ten stół i schowaj się pod nim cichutko. Jak to? Dobra kryjówka, rzecz tu najważniejsza. Ale czemuż... Pod stołem. Cóż, o to mniejsza. Mam swój plan, a czy dobry, przekonasz się z czasem. No, wchodź już raz, powtarzam, i bacz, byś hałasem żadnym, gdy on tu będzie, nie zdradził swej roli. Na cóż, jeszcze cierpliwość moja nie zezwoli. Lecz chcę ci dać sposobność, byś zarzuty swoje... Mniemam, iż twe życzenie w pełni zaspokoję. Bądź co bądź, dość drażliwa jest ta sprawa cała. Nie gorsz się więc, gdy będę w mych czynach zbyt śmiała. Co bądź bym rzekła, wszystko niech mi będzie wolno. Wszak jedynie rozkazom twym jestem powolną. Ty sam będziesz mógł skończyć zabawę z tym panem, skoro uznasz, że dosyć jesteś przekonanym. I gdy się twa niepewność wreszcie zaspokoi, twoją rzeczą oszczędzać będzie żony twojej. O ciebie chodzi tutaj. Czyń wedle swej woli i... Już nadchodzi. Cicho. Teraz na mnie kolej. Podobno chce mnie pani zaszczycić rozmową. W istocie. Pragnę panu zwierzyć to i owo, lecz chciej pan wprzód drzwi zamknąć. Wszystkiego się trwożę. I rozejrzyj się, czyli słuchać kto nie może. Podobna niespodzianka jak ta, co dziś z rana spadła na nas, nie byłaby zbyt pożądana. Dotąd jeszcze z wzruszenia ochłonąć nie mogę. Damis w straszną o pana zapędził mnie trwogę i widzi pan, żem wszelkie czyniła ofiary, by gniew jego złagodzić i wstrzymać zamiary.
Zbyt się jest pomieszanym, gdy ktoś tak zaskoczy, bym była zdolną rzecz mu zaprzeć w żywe oczy. Lecz dzięki niebu wszystko na dobre się zwraca. U wrogów pańskich na nic się nie zdała praca. Cześć, jakiej pan zażywasz, rozwiała te burze. To też żadnych stąd obaw na przyszłość nie wróżę. Mój mąż, aby okazać, jak po twarzą gardzi, byśmy wciąż blisko siebie żyli, chcę tym bardziej. Dzięki temu też nikt mi nie weźmie za zbrodnię, że tu sam na sam z panem przebywam swobodnie i mogę ci odsłonić serca mego wnętrze, nazbyt czułe na pierwsze twe słowa gorętsze. Myśl pani nazbyt trudno się dla mnie tłumaczy. Niedawno przemawiałaś tu wcale inaczej. Jeśli za mą odprawę gniew chowasz, niestety, ach, jakże mało znane ci serce kobiety. Być może, iż wyznanie czynię zbyt otwarte i zbyt łatwo cześć swoją stawiam tu na kartę. Lecz jeżeli już szczerze mam mówić do pana, czyż byłabym Damisa wstrzymała dziś z rana? Czy byłabym słuchała w sposób tak cierpliwy ofiary serca twego aż nazbyt żarliwej i całej sprawie obrót dała tak łagodny? Gdybyś mniej mi się zdawał tkliwych uczuć godny. Zapewne, pani, że jest miło niesłychanie z najdroższych ust posłyszeć tak chlubne wyznanie. I słów twych słodycz w zmysłach moich budzi dreszcze błogości, jakiej dotąd nie zaznałem jeszcze. Pragnienie, bym się tobie podobał wzajemnie, jako serca najświętszy cel wciąż mieszka we mnie, ale właśnie dlatego, iż jedynie marzę o tym szczęściu, w twe słowa wątpić się od razu. Mogę w nich widzieć podstęp niewinny z twej strony, aby rozerwać związek na dziś oznaczony. Lecz jakże mogę chęci okazać łaskawsze, nie obrażając nieba, którym grozisz zawsze? Jeżeli tylko niebo nam na drodze stoi, usunąć tę zawadę leży w mocy mojej. Przeszkodą to nie będzie szczęśliwości naszej. Lecz kara niebios wieczna, którą pan nas straszy. Mogę rozproszyć pani dziecinne obawy. W zwalczaniu tych skrupułów mam bo nieco wprawy. Prawda, że w oczach nieba rzecz to nieco zdrożna, lecz i z niebem dać rady jakoś sobie można. Jest sztuka, która wedle potrzeby przemienia, rozluźnia, ścieśnia węzły naszego sumienia i która umie zmniejszyć złych czynów rozmiary, jeżeli czyste dla nich wynajdzie zamiary. Na zgłębienie tajemnic tych nadejdzie kolej. Niech mi się tylko pani prowadzić pozwoli. Chciej spełnić me pragnienia, a ja w tej potrzebie odpowiadam za wszystko. Grzech biorę na siebie. Mocny pani ma kaszel. Tak, bardzo mnie nuży. Ten ulepek z Lukrecji może jej posłuży. To katar dość uparty i wielce się trwożę, że mi żaden ulepek na to nie pomoże. To przykre, bardzo przykre. Tak, niewymownie. Słowem, brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie. Wszak wiedzieć nikt nie będzie. I niech pani wierzy, że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży. Zgorszenie świata, oto co sumienie gniecie. I wcale ten nie grzeszy, kto grzeszy w sekrecie. Już widzę, że nie wyjdę zwycięsko w tym sporze, że dłużej walczyć z panem nic tu nie pomoże i że za mniejszą cenę żądałabym próżno, byś mnie serca swojego chciał darzyć jałmużną. A jeśli mi ta słabość wstydem czoło spłoni,
tym ci gorzej dla tego, kto zmusił mnie do niej. Winę za to z pewnością nie ja tu ponoszę. Ja ją biorę na siebie. W zamian tylko proszę... Zechciej pan drzwi otworzyć i spojrzeć dokoła, czy mój mąż w jaki sposób zajść tu nas nie zdoła. Skądże ta troska w pani dziś się mogła zrodzić? Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić. Toż on przyjaźni naszej sam pragnie. Najszczerzej i sprawiłem, że choćby widział, nie uwierzy. Mimo to, proszę bardzo, przejdź się pan po domu i zobacz, czy nie śledzi nas kto pokryjomu. To jest, muszę przyznać, lotrzyk, co się zowie. Przyjść nie mogę do siebie. Mąci mi się w głowie. Co? Ty już chcesz wychodzić? Nie, to jeszcze mało. Żartujesz chyba, wracaj. Wszak nic się nie stało. Z wydaniem sądu czekaj ostatecznej pory. Wszak ci to wszystko mogą być tylko pozory. Nie, nic gorszego jeszcze piekło nie wydało. Mój Boże, nazbyt lekko sądzisz sprawę całą. Czekaj pewnych dowodów. Taka nagłość zdrożna sprawia, iż niewinnego czasem winić można. Wszystko jak najszczęśliwiej chęcią naszym sprzyja. Nie przeszkodzi nam tutaj obecność niczyja. Całe mieszkanie puste i moment radosny. Powoli! Coś tak nagle w swej chęćce miłosnej. Spiesząc zbytnio w osobie, możesz łatwo zblądzić. A ty, mój sługo Boży, chciałeś mnie urządzić. Tak mało na pokusy jesteś uzbrojony, iż żenisz się z mą córką, a pożądasz żony? Długą wątpił o prawdzie ohydy takowej. Czekałem rychło zmieni się ton tej rozmowy, lecz chęć twa jawne świadectwo mi daje. Nie żądam już dowodów, na tym poprzestaję. Wierz mi, nie ja tę drogę sprzeczną z mym honorem obrałam, lecz zmuszono mnie ślepym uporem. Jak to? Ty wierzysz? Bracie! Dalej, bez hałasu, zbierz manatki i z domu mi zmykaj zawczasu. Mój zamiar... To jest wszystko daremne gadanie. Masz mi to jak najśpieszniej opuścić mieszkanie. Ty je opuścisz raczej. Ty! Co z niesłychanym zuchwalstwem gadasz do mnie, jakbyś tu był panem? Dom jest moją własnością. I szukasz daremnie tych nikczemnych wybiegów, aby zadrwić ze mnie. Oszczerstwa broni nie przyda ci się ze mną w walce. Bo mam sposoby, aby poskromić zuchwalcę, pomścić zniewagę niebios i dowieść, czy komu wolno jest mnie obrażać w moim własnym domu. O czym on tutaj bredzi? Co znaczą te słowa? Oj, oj, nic się dobrego w tym wszystkim nie chowa. Jak to? Głupstwo strzeliłem. To każdy mi przyzna i za wcześnie wypadła moja darowizna. Da. Tak. Darowizna? Tak, to już odrobić się nie da. Byle tylko nie spadła na nas gorsza bieda. Teraz biegnę spojrzeć, nim rzecz ci powtórzę, czy pewien ważny przedmiot jest jeszcze na górze. Gdzie chcesz pędzić? Czy ja wiem? Mnie by się zdawało, że warto się naradzić wprzód nad sprawą całą i pomyśleć spokojnie, jaką obrać drogę. Przez tę szkatułkę zmysłów odzyskać nie mogę. Bardziej niż wszystko inne, to mnie niepokoi. Cóż wreszcie się mieściło w tej szkatulce twojej? Depozyt, co go Argas, ten, o którym wiecie, w ręce moje przekazał w najświętszym sekrecie. Uchodząc stąd, mnie obrał w tym za powiernika. Mieszczą się tam papiery, słów jego wynika, od których jego mienie i życie zawisło. Czemuś więc sam nie trzymał ich pod pieczą ścisłą? Mając sumienia, skrupuł, czy mój czyn jest prawy, temu zdrajcy zwierzyłem się z calutkiej sprawy.
i łatwo przekonała mnie jego namowa, że lepiej będzie, gdy on szkatułkę przechowa. Jak to, ojcze? To prawda? Słyszę o tym, młodsze, że niepomny naprawa wdzięczności najsłodsze, obrażony w swej pysze, resztkę czci zatraca i twoje własne łaski przeciw tobie zwraca. Tak, synu. I straszliwie cierpię nad tym w duszy. Czekajcie tylko. Zaraz obetnę mu uszy. Nie może ujść mu płazem bezczelność zbrodnicza. Pozwólcie mi, nauczę rozumu panicza. Ubiję go na miejscu i skończę rzecz całą. Mówisz, jak młodzikowi jedynie przystało. Radzę ci, uśmiesz swoje wybuchy dziecinne. Dziś, pod naszym monarchą, już czasy są inne. Nikomu dziś korzyści gwałty nie przyniosą. Co się stało? Straszliwe jakieś wieści głoszą. Wszystko mogę potwierdzić, bom sam patrzył na to i za swe łaski piękną cieszę się zapłatą. Biorę człowieka niemalże w jednej koszuli, przykarniam w dom, niż brata podejmuję czulej, daję mu własną córkę, majątek mu daję, a w tymże samym czasie ta nędzna poczwara cześć mojej żony podstępnie wydrzeć mi się stara. Biedaczek. Nie, mój synu, nie mogę dać wiary, aby on miał w istocie tak szpetne zamiary. Ty chcesz, abym oszalał, matko? Toż powiadam, żem widział na swe oczy wszystko, co tu gadam. Języki ludzkie jad swój obnoszą dokoła i nic się od ich złości uchronić nie zdoła. Jeszcze chwilka, a człowiek ze skóry wyskoczy. Widziałem! Sam widziałem! Na me własne oczy! Widziałem, co się zowie widzieć! Czy do ucha mam krzyczeć matce, aż mnie nareszcie posłucha? Mój Boże! Z mniemań naszych prawda nieraz szydzi. Nie zawsze można sądzić z tego, co się widzi. Zwariuję! Często człowiek sprawę przeinaczy i właśnie co jest dobrem, jako złe tłumaczy. Mam więc cnotą tłumaczyć i bojaźnią nieba, że chciał mi ściskać żonę? We wszystkim potrzeba, nim się kogo oskarży, mieć niezbity powód. I winieneś był czekać na jawniejszy dowód. Cóż u diabla, rzecz sprawdzić mówisz własnym okiem? Więc matka chce, bym czekał, aż on mi pod bokiem rozpocznie. O mało, człek. Głupstwa nie zbreszył. Ten człowiek raczej zbytkiem cnót najczystszych grzeszył. I w głowie mi się nie chce pomieścić do prawdy, by w tym, co mówicie, bodaj cień był prawdy. No, gdyby to nie było od matki jej mości, sam nie wiem, co bym zrobił. W takiej jestem złości. Jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. Pan nie chciał wierzyć innym, dziś panu nie wierzą. Ale my tu tracimy drogi czas na plotki, gdy trzeba jak najśpieszniej znaleźć jakieś środki na Lotra, co z pewnością nie bawi się w żarty. Jak to? On by śmiał stanąć do walki otwartej? Nie sądzę, by te groźby cel odniosły jaki. Zbyt jawne niewdzięczności w nich widne poszlaki. Co chce ten człowiek? Idź, dowiedz się prędko. Też wybrał się ze swoją do odwiedzin chętką. Witam cię, droga siostro. Spraw dla mej miłości, abym mógł mówić z panem. Pan ma teraz gości i wątpię, by chciał przyjąć pana w tej chwili. Ależ przyjmie, z pewnością. Przyjmie jak najmilej. Widok mój go nie może zranić w żadnym względzie. I z tego, z czym przychodzę, rad niezmiernie będzie. Pańskie imię? Oznajmić. Proszę mu łaskawie, że od pana Tartifa w jego własnej sprawie. Jestem zgoda, z Normandii się wiodę, zaś stale przebywam z przeproszeniem tu, przy trybunale. Dzięki Bogu już zbliża się latek 40, odkąd tak zacny urząd sprawuje w tym mieście. I staję tu, mam zaszczyt oznajmić to panu z racji mojej woźnińskiej godności i stanu. Jak to pan tu? Nie unoś się, czcigodny panie, chodzi tu o drobnostkę zwyczajne.
wezwanie, nakaz, abyś opuścił ty i wszyscy twoi ten dom, również byś meble uprzątnął spokojnie, bezzwłocznie, gdyż go zająć chce właściciel prawy. Ja mam ten dom opuścić? Jeśli pan łaskawy, mocą prawa własności, jak ci jest wiadomym, zacny pan Tartif objął rządy nad tym domem, wyłączną władzę daje mu nad całym mieniem ten tu kontrakcik. Twoim stwierdzony imieniem jest zupełnie formalny, wszelki opór spada. W istocie bezczelność trzeba mieć nie lada. Panie, ja z panem nie mam tu nic do gadania, tylko z panem. Z pewnością jest mojego zdania, gdyż nie sądzę, by człowiek zacny i spokojny miał ze sprawiedliwością chcieć otwartej wojny. Ale... Tak, jestem pewien, że i za miliony nie chciałbyś w gwałcie szukać bezprawnej obrony. I wiem, że mi pozwolisz bez próżnej obrazy, bym... sumiennie wypełnił dane mi rozkazy. A gdyby tak woźnieńskiej waszej wielmożności przez tę sukienkę kijem porachować kości? Każ pan, niech syn twój milczy lub niech się oddali. Musiałbym go opisać, skarżyć i tak dalej, ale lepiej, jeśli rzecz tę na razie pominę. Ten pan Zgoda ma bardzo niezgodliwą minę. Dla zacnych ludzi tkliwość mam w sercu ogromną. Jeśli przyjął panie ową misję skromną, to jedynie dla dobra państwa i wygody. Z lęku, by innym może jakiś fircyk młody z duszą nie tak wrażliwą, z sercem mniej oddanym, znacznie srożej w tym względzie nie oprzeć się z panem. Cóż można więcej zrobić, niż nakazać komu, aby bez żadnej zwłoki wynosił się z domu? Otóż właśnie, że zwłoką chcę ucieszyć pana i spełnienie wyroku zawieszam do rana. Wszystko ułatwię, niczym niech się pan nie trudzi. Przyjdę tu tylko na noc z dziesiątkiem swych ludzi. Dla formy, pan pozwoli, że o tym pouczę. Trzeba mi będzie wieczór oddać wszystkie klucze. Sam będę w nocy czuwał nad waszym spokojem. Przestrzegać go to będzie obowiązkiem moim. Ale jutro od rana już czas będzie wielki, aby w domu opróżnić wszyściutkie mebelki. Moi ludzie pomogą. Już takich dobrałem, że się w miku porają z gospodarstwem całym. Trudno w życzliwszy sposób spełnić co niezbędne, zatem w zamian za moje troski tak oględne zaklinam pana również, aby z pańskiej strony wymiar sprawiedliwości nie był utrudniony. Gdyby można, dołożyłbym z rozkoszą całą setkę ludwików z tego, co mi pozostało, bylebym w zamian za nie to otrzymał w zysku, by ma pięść mogła spocząć na tym słodkim pysku. Daj pokój, nie psuj sprawy. Ja się poświęcę, choć trudno mi się wstrzymać, tak mnie świerzbią ręce. Patrząc na pańskie plecy, szczera chętka bierze, żeby tak porachować mu kijem pacierze. Możesz srodze odpłacić te bezwstydne żarty, rybeńko. I dla kobiet kryminał otwarty. Kończmy tę sprawę, panie. Zatem, jeśli laska, zostaw swoje papiery i ruszaj do diaska. Żegnam. Oby pan niebios wszystkich błogosławił. Bodajś kark skręcił razem z tym, co cię wyprawił. No i cóż, panie matko? Mam słuszność, czy nie mam? To, czegoś była świadkiem, wystarczy, jak mniemam. Czy i teraz się matka tym lotrem zachwyca? Głowę tracę, dalibóg. Spadłam jak z księżyca. Niesłusznie się pan żali i szuka z nim zwady. Wszak w tym właśnie jaśnieją jego cnót przykłady. Dusza jego wciąż dobra, swych bliźnich docieka, wiedząc, jak często psuje bogactwo człowieka. Przez prostą dobroczynność chcecie obrać zmienia, by nie stanęło panu w drodze do zbawienia. Cicho bądź! W
wciąż powtarzać trzeba ci to słowo. Chodźmy radzić, co począć z tą napaścią nową. Idźcie rozgłosić zdradę tego niewdzięcznika. Wszak stąd jawna nieważność kontraktu wynika i nazbyt jest bezczelność jego oczywistą, by w niej w ten sposób zyski mógł ciągnąć na czysto. Daruj pan, że go wieścią bolesną przerażę, lecz twe dobro najśpieszniej działać tutaj każe. Przyjaciel mój, oddany mi w każdej potrzebie, wiedząc, jak ścisłe węzły wiążą mnie do ciebie, z uczucia dla mnie czyniąc ten krok tak odważny, zdradził przede mną pewien sekret stanu ważny i przesłał mi wiadomość, w której wniosek mieszczę, że trzeba byś ucieczką chronił się dziś jeszcze. Szalbierz, który się z dawna panoszył w tym domu, przed księciem cię oskarżyć, zdołał pokryjomu i złożył w jego ręce coś, z czego wynika, że w tobie zbrodzień stanu. Znalazł powiernika i że pan obowiązków dla księcia niepomny przechowałeś w swym domu sekret wiarołomny. Wszystko biorę na siebie. Jestem pana gotów dowieść w miejsce bezpieczne od wszelkich kłopotów. Ileż winien ci jestem za twoje oddanie. Przyjdzie czas, że potrafię odwdzięczyć się za nie i błagam tylko nieba, by zesłało chwilę, w której bym mógł odpłacić szlachetności tyle. Żegnajcie mi, wymyślcie, co czynić. Śpiesz, żwawo. My tu będziemy, bracie, czuwać nad twą sprawą. Gdzież to tak spieszno? Zwolna. Zwolna, dobry panie. Bliżej niż myślisz znajdziesz wygodne mieszkanie. Ten pan bierze cię w areszt z polecenia księcia. Zdrajco, nie oszczędziłeś ostatniego cięcia. Dobijasz mnie nim. Przez tę niegodziwą zbrodnię wszystkie lustrostwa swoje wieńczysz dzisiaj godnie. Mów co chcesz, nie dosięgną mnie twoje potwarze i wszystko umiem ścierpieć, gdy niebo tak każe. Umiarkowanie wielce chwalebne, przyznaję. Łotr bezczelnie niebiosy na drwiny podaje. Wszystkie wasze wybuchy przejąć mnie nie mogą. Celem mym kroczyć tylko obowiązku drogą. Zapewne i niemały zachwyt w świecie zbudzi czynność taka, tak godna przyzwoitych ludzi. W każdej czynności zaszczyt jedynie i chwała, jeśli źródłem jej władza, co mnie tu przysłała. Czyś zapomniał, że gdyby nie mętliwe serce, w nędzy byś dotąd tułał się i poniewierce? Tak. Przyznaję, iż byłeś dla mnie dość łaskawym, lecz służby księcia dla mnie są najpierwszym prawem. Miłość dlań tak potężna w sercu moim gości, że głos jej tłumi wszelkie inne powinności i dla tak świętych węzłów oddałbym w potrzebie krewnych, żonę, przyjaciół, a nawet i siebie. Zdaje się, że dość długo trwają już te wrzaski. Proszę, powinność swoją czyń pan z swojej łaski. Tak, masz słuszność. Zbyt długo przewlekamy sprawę. W porę słowo zachęty rzuciłeś łaskawy. By je spełnić, chciej za mną udać się bez zwłoki do więzienia, gdzie dalsze usłyszysz wyroki. Kto? Ja, panie? Tak, ty sam. A czemuż do więzienia? Nic więcej nie mam panu już do powiedzenia. Ach! Chciej pan się uspokoić po przejściu tak srogiem. Panuje nam dziś książę, co podłości wrogiem. Książę, którego oko czyta w sercach ludzi i którego szalbierza przebiegłość nie zludzi. Niebu niech będą dzięki. No, wygrana sprawa. Jakiż radosny obrót. Czy to sen, czy jawa?
Było to słuchowisko według komedii Moliera Świętoszek w przekładzie Tadeusza Boja-Żelińskiego. W roli tytułowej wystąpił Tadeusz Łomnicki. W pozostałych Halina Michalska, Jan Ciecierski, Krystyna Królówna, Krzysztof Machowski, Anna Nechrebecka, Jerzy Schmidt, Aleksandra Koncewicz, Jan Matyjaszkiewicz, Ignacy Machowski, Jan Prochyra. Reżyserował Zbigniew Kopalko. Słuchowisko zrealizowała Alina Langiewicz. Było to nagranie z 1978 roku.